Mateusz Kaniowski, kanał Kanotypuje i kolejny odcinek z serii typowania Fame Friday Arena 1. Moi drodzy, to jest czwarty odcinek, gdzie rozbieram każdy pojedynek części pierwszej i oceniam dwa starcia, analizując, kto je zwycięży, wybierając jak najlepsze kursy z każdego możliwego typowania. Dlatego, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich, to obejrzyjcie chociażby typowanie Kubańczyka z Alberto czy Josefa Bratana z Kubą Nowaczkiewiczem. Wydaje mi się, że to są najlepsze z możliwych opcji, biorąc pod uwagę zarobek pieniężny, a także nasze szanse. Dzisiaj bierzemy pod lupę dwa kolejne starcia, czyli Piotr Świerczewski Darolew, a także Meduza kontra Dominik Jaks. Moi drodzy, zaskoczę wielu. Otóż ja będę obstawiał na potężnego, groźnego Darolwa. I kiedy złapie się ktoś za głowę i powie, jakim cudem obstawiasz na Darolwa, który ma rekord 3-12 i pokonał Ludwiczka i Natana, już wam na to odpowiadam. Piotr Świerczewski. Bardzo dobry piłkarz, były reprezentacji Polski, naprawdę bardzo na postać, ale już 51-letnia, która zawalczyła 4 lata temu z Rafałem Collinsem. Wtedy Świru wygrał ten pojedynek decyzją sędziowską, natomiast tak, Rafał nie był na najwyższym poziomie już wtedy, a Świr przez te 4 lata, z tego co wiem, nie trenował cały czas. Nie to, że w ogóle nie trenował, ale to nie był taki cykl treningowy. Darolew trenuje nieustannie i tego nikt mu nigdy nie mógł odmówić. Natomiast kontrowersyjne były jego wyniki, jeden cios i Daro padł. Natomiast Daro rozłożył tarot i teraz poszedł po wygraną. Wygrał dwa ostatnie starcia. O ile ktoś, przepraszam, mógłby się czepiać wygranej z Ludwiczkiem, no bo wiadomo, że ona nie była na najwyższym poziomie, o tyle w walce z Natanem Marconiem Daro pokazał to, że jest w stanie wyjść spod mocnych uderzeń, że kiedy jest w parterze, też jest w stanie uciec i po prostu kontrolować pojedynek. Ba, on się bawił, machał rękoma, uderzał. To było bardzo ciekawe. Swoją drogą uważam, że Daro przeszedł tę przemianę. No i teraz, czy wygra z Piotrem Świerczewskim? Gdyby kursy były takie, że Darolew byłby gargantuicznym faworytem, to bym tak nie obstawił. Ale przez to, że możemy bardzo dużo wygrać, uważam, że Daro ma kilka atutów, dzięki którym może wygrać. Przede wszystkim doświadczenie. Po drugie, on te umiejętności jakieś posiada, natomiast nigdy nie miał głowy do walki. Pokazał głowę tym razem podczas walki, czy to z Ludwiczkiem, czy to z Natanem. A nawet jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, że słabo pokazał się z Ludwiczkiem, ok, natomiast zachował zimną głowę, wiedział, jak ma zawalczyć taktycznie i zrealizował plan. Na plus Świerczewskiego przechodzi to, że no ma tą jedną wygraną. Oprócz tego trenuje z Mirkiem Oklińskim, który zna dobrze Darolwa i jego słabe strony. Natomiast uważam, że przy tak wysokim kursie, który wynosi zdecydowanie ponad 2, wręcz powinniśmy zagrać bardziej doświadczonego, młodszego, co ciekawe, Darka. Świru przed taką wielką publiką też na pewno nie walczył, bo to była gala mała w Zielonej Górze na FFF-ie. Tutaj, mimo doświadczenia z piłkarskich boisk, to jest co innego. Darolew umie się bawić, umie grać z publiką i uważam, że przy takim kursie powinniśmy zaryzykować, że Daro zachowa zimną głowę, przetrwa jedną mocną szarżę 51-letniego Piotrka Świerczewskiego i następnie po prostu umiejętnościami, tymi przez tyleście lat treningów będzie w stanie wygrać. Natomiast drugie starcie do 25-latków, Dominik Jaksu-Jaks kontra Meduza i przypominamy, jak to ma wyglądać. Meduza nie może zdawać ciosów, może za to walczyć w parterze, ale żeby do tego dojść, musi obalić rywala, a Jaksu może go uderzać. Natomiast przypomnijmy, jak wyglądały wszystkie pojedynki Meduzy. Zawsze sprowadzenie, poddanie. Meduza nie jest takim zawodnikiem parterowym, który po prostu czai się na dobrą pozycję i leży, tylko za każdym razem stara się poddać swojego rywala i jest w tym bardzo dobry, jest pioruńsko siły, jak na silny, jak na swoje warunki fizyczne. Idzie mu to bardzo dobrze, ma ciągotkę do zakładania dźwigni i uważam, że ta walka zostanie przez niego wygrana. Natomiast kurs 1.20, patrząc na to, że Meduza nie może uderzać, no jest ryzykowny, no bo niech się okaże, że Dominik Jaks nikomu nie powiedział, a trenował zapasy i nie będzie w stanie go Meduza obalić, w co wątpię, ale też tak może być, no to wtedy Jaksu będzie w stanie go bić. Kto przetrwa możliwość nieustannego bicia, kiedy samemu nie możesz oddawać? No nikt. Dlatego przeanalizowałem to i stwierdziłem, że jeżeli Meduza wygra, to przez poddanie, no bo on walczy bardzo ofensywnie i przy jego sile, przy jego zrywności, przy tym, co on mówi, że potrafi, uważam, że i tak powinno mu się udać poddać przeciwnika. Na pewno nie będzie nim leżał 9 minut po prostu leżąc. Natomiast Dominik Jaks, uważam, że jeżeli udałoby mu się blokować te obalenia Meduzy, to może go znokautować. Przecież nikt nie będzie szedł za jakimś 9 minut i go tłukł, podczas gdy ten będzie sobie po prostu stał i wytrwa. No nie ma na to szans. Dlatego najlepszy kurs jest taki, że ta walka zakończy się przed czasem. Kurs 1.33, czyli uwaga, kurs na Meduzę to 1.20, który jak wygra, to i tak przez poddanie. Natomiast kurs na Jaksa to 1.33. Pamiętajmy również, że może być fał, że na przykład Meduza go uderzy, Jaks nie będzie chciał walczyć dalej. Coś się może wydarzyć, dlatego zakończenie przed czasem jest bardzo, ale to bardzo fajne.
I tak sobie zagramy. Tak więc pokazuję Wam. Darolew 2,55. Naprawdę, ja wiem, że wielu z Was może się złapać za głowę, ale ja uważam, że Darek może tę walkę wygrać, szczególnie po wygranej z Natanem Marconiem. Natomiast tutaj w tym pojedynku Meduza, Jaksu obstawiamy na Meduzę, tak jak większość zdecydowana z Was, ale lepszy kurs na to, że pełen dystans nie, bo jak Meduza wygra, to i tak urwie nogę, głowę, cokolwiek. Dobrze, jeszcze konflikt jest bardzo duży, więc już w ogóle. 200 zł obstawiamy do wygrania 600 zł, prawie 56 zł 64 grosze i nic nie ryzykujecie, bo jak obstawicie z kodem gramy 200, to jeżeli przegracie, pieniążki do Was wrócą. Piękna sprawa, możecie grać coś innego, czyli jakbyście założyli konto bez kodu, to przegrywacie i koniec, a tutaj do Was wracam, jeżeli użyjecie kodu gramy 200, macie powyżej 18 lat i chcecie zagrać. Obstawiamy i Daro, niech będzie groźny tego wieczoru. Wielkie pozdro, dzięki za oglądanie. Hej!